Ida pokazała zdjęcie z młodości, miała na nim lat. Jej córka wygląda identycznie, zdjęcia. Aida Kosoyan Przybysz urodziła się w Gruzji, a swoja nadzwyczajna zdolność jasnowidzenia odziedziczyła po mamie i babci. Dar bowiem był przekazywany wyłącznie w linii zęskiej. Na dodatek piękna Ormianka jest piosenkarka i kompozytorka utworów dla dzieci. Felietonistka, a także prowadzi warsztaty z zakresu samorozwoju. Macie własnie unikalną okazję zobaczyć zdjęcia z młodości najpopularniejszej jasnowidzki w Polsce. Wszystko pokazała jej córka. Fani i wszyscy chętni najnowszych przepowiedni Aidy mogą obserwować jasnowidzkę na Instagramie Aida Kosoyan Przybysz Official, gdzie dzieli się wizjami i przemyśleniami także w sferze życia codziennego. To właśnie na Instagramie możemy też obserwować ciekawostki z życia prywatnego Aidy Kosoyan Przybysz. Jak Ormianka znalazła się w Polsce? Podczas studiów poznała Polaka. Ich miłość i wspólne życie przewidziała już babcia Aidy. Zakochana wizjonerka postanowiła na stale zamieszkać w Polsce, choć jak tylko może, to odwiedza swoje ukochane Batumi. Wszystko, co najlepsze odziedziczyła po Aidzie córka Ala, która pochwaliła się zdjęciami mamy z młodzieńczych lat na Instagramie. Krecone włosy. Ciemne oczy i szczery uśmiech, Aida potwierdziła, że na zdjęciu miała 19 lat. Musicie to zobaczyć, ponieważ obień wyglądają do siebie podobnie jak dwie krople wody. Aida i Ala są ze sobą bardzo zżyte, a na dodatek jasnowidzka została babcia. Choć wnuczka o imieniu Alicja przyszła na świat w maju 2022 roku, to do dziś Aida nie może nacieszyć się swoja nowa rola. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że jest podekscytowana byciem babcia. Czy córka również odziedziczyła dar jasnowidzenia po swojej znanej mamie? Tego nie wiadomo. Choć przepowiednie Aidy sprawdzały się wielokrotnie, choć nigdy jej słowa nie były wypowiedziane wprost. W 2020 roku wyznała, że będzie to rok masek, pandemia, 2022 rokiem korytarza, wojna w Ukrainie. A 2023 będzie rokiem klucza, choć nadal nie wiadomo, co ów klucz oznacza.